Stephen King, jeden z najbogatszych i najbardziej rozpoznawalnych pisarzy naszych czasów. Mistrz swojego gatunku. Doszedł już do takiego poziomu, że każda jego nowo wydana książka cieszy się z marszu wielką popularnością i zostaje bestsellerem. Urodził się 21 września 1947 roku. Szczęśliwym rodzinnym życiem długo się nie nacieszył, gdyż gdy pisarz miał 3 lata, pewnego dnia jego ojciec powiedział, że wychodzi po papierosy. A jak wyszedł, tak już nie wrócił. Swoje pierwsze próby pisarskie podejmował w wieku 11 lat. Historie fabularne bowiem zaczęły go fascynować, odkąd nauczył się czytać. Poza książkami i komiksami uwielbiał również oglądać filmy i właśnie za namową matki zaczął tworzyć własne historie. Otrzymał od niej na gwiazdkę swoją pierwszą maszynę do pisania, na której wystuka swoje pierwsze opowiadanie. W 1960 roku wysłał je do wydawcy. Jak to zwykle bywa na początku drogi zawodowej, wszyscy mają cię gdzieś i tak samo było ze Stephenem Kingiem. Nie otrzymał wtedy żadnej odpowiedzi, ale nasz bohater oczywiście się nie zniechęcił, a dalej wiercił dziurę w brzuchach wydawców. Schemat ten powtarzał się niemal cały czas. Stephen pisał, wysyłał, a w najlepszym wypadku otrzymywał odpowiedź negatywną. Jak powiadał Albert Einstein, szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. I właśnie do tej zasady zastosował się wtedy King. Widząc, że redaktorzy pism, do których wysyłał swoje opowiadania, traktują go jak wrzut na dupę, postanowił wykazać się sprytem i wraz z bratem założył własną gazetkę w swoim mieście. Jej nakład systematycznie rósł, aż w końcu periodyk stał się bardzo popularną lokalną pozycją. Kolejnym krokiem było wydanie swojej pierwszej książki. Jako że żadne wydawnictwo nie było jeszcze zainteresowane osobą Stephena, sam musiał zadbać o wszystko, od napisania do kolportażu, a rozprowadzał ją wśród swoich kolegów ze szkoły. Kolejne lata upływały zawsze w towarzystwie tematu literatury. King pisał dla lokalnej prasy, poszedł na studia, by uniknąć wysłania na wojnę w Wietnamie, ożenił się z Tabitą Spruce, która tak na marginesie do dnia dzisiejszego jest jego konstruktywnym krytykiem i wierną towarzyszką życia. Jednak mimo swojego poświęcenia pisaniu, w jego domu mu się nie przelewało. Pisarz, który dziś znany jest na całym świecie, musiał początkowo zatrudnić się w pralni przemysłowej, by zarobić na chleb. Dopiero z czasem znalazł posadę jako nauczyciel literatury w szkole średniej. Jednak żadne trudności nie podważyły jego pasji pisania. Codziennie spędzał po kilka godzin przy maszynie, a swoje opowiadania sprzedawał magazynom dla panów. Tylko raz w jego karierze pisarskiej musiał sobie zrobić pauzę od zawodu, kiedy to potrącił go samochód i musiał przechodzić kilkumiesięczną rekonwalescencję. Jednak dochody państwa King często nie wystarczały nawet na pokrycie bieżących rachunków. Wszystko miało się zmienić, gdy pisarz postanowił opublikować powieść zatytułowaną Carrie. Jednak kto wie, jak potoczyłaby się ta historia, gdyby nie pani King. Otóż, gdy nasz bohater rozpoczął pisanie powieści, planował, iż będzie to typowa historia. Jedna z tych wielu, które sprzedawał do wspomnianych wcześniej czasopism. Jednak gdy w ferworze pisania okazało się, że spod palców wychodzi mu coś grubszego, postanowił wyrzucić niedokończone dzieło do kosza, gdyż jak sam mówił, powieść zapowiadała się na zbyt długą formę, a on sam nie darzył sympatią jej głównej postaci. Dopiero właśnie jego żona cudem odratowała niedokończoną powieść i zachęciła męża do kontynuowania pracy nad nią. Po jej ukończeniu King wysłał ją do jednego z wydawnictw i z czasem zupełnie o tym zapomniał. Przypomniał sobie, kiedy dostał ofertę jej wydania za 2,5 tysiąca dolców, a niedługo później wydania drugiego za aż 400 tysięcy dolarów. To dopiero musiał być szok dla niego. Choć Stephen King na pewno może być autorytetem dla tych, co ćwiczą wytrwałość, tak jeśli chodzi o jego sposób na radzenie sobie ze stresem, no to już nie tak bardzo. Otóż w czasie, kiedy sprawa z powieścią Carrie była wciąż żywa, King był mocno uzależniony od alkoholu. Łatwo można sobie wyobrazić stopień tego uzależnienia, kiedy wam powiem, że nawet na czas pogrzebu jego matki nie miał trzeźwej głowy. Z nałogiem walczył ponad 10 lat, aż w końcu udało mu się z niego wyjść z pomocą żony i przyjaciół. Carrie to był długo wyczekiwany przełom. Od tamtego czasu pisarz mógł w pełni poświęcić się swojej pasji, a jej rezultaty na pewno większość z nas zna. Misery, Zielona Mila, Lśnienie, Mroczna Wieża to tylko niektóre pozycje z jego list bestsellerów. Sądzę, że nie muszę wspominać o tym, że wiele z nich zostało także zekranizowanych. Przez trudy do gwiazd Stephen King jest naprawdę świetnym przykładem na to, że nie warto się poddawać i dążyć do spełnienia swoich marzeń. Dzięki za uwagę i do usłyszenia!